Sprawdzimy sobie, ile przez 3 loty nabije nam tutaj milisiewertów. Dzisiaj czeka lot z Longyearbyen do Oslo, z Oslo do Kopenhagi, z Kopenhagi do Warszawy. Także trochę mikrosiewertów powinno przyjść od samych lotów, pewnie też prześwietlenia bagażu trochę dodadzą, zobaczymy ile. Terra jest zresetowana. Zobaczymy w Warszawie, ile będzie pokazywała. Pewną ciekawostką może być fakt, że podczas prześwietlenia naszego bagażu, gdzie jest używane promieniowanie rentgenowskie wysokiej energii, jeżeli wsadzimy aparat i zaczniemy nagrywać, może być też taki aparat w komórce, to ten aparat zostanie prześwietlony. Więc te wysokiej energii cząstki, czy to beta, czy to gamma, czy rentgenowskie, uderzą w matrycę, wywołają impuls elektryczny, który będzie jakby interpretowany jako światło. Więc wszędzie, gdzie w tą naszą matrycę uderzy taka cząstka promieniowania, na zdjęciu pokaże nam się taka biała kropka, piksel, kilka pikseli, które po prostu komórka zinterpretuje jako źródło światła. Czyli możemy w ten sposób zrobić zdjęcie promieniowania na lotnisku, tak zwykłą komórką. Jak widać, prześwietlenie bagażu nic nie wykazało. Zobaczymy jak lot. Specjalnie nagrywałem każdy start i lądowanie. Po pierwsze, żeby było do filmu. Po drugie, żeby widzieć, ile trwa lot. Więc ten pierwszy lot trwał 2 godziny 36 minut. Drugi 51 minut. I ostatni godzina 6 minut. I tutaj należy też uwzględnić fakt, że nisko nad ziemią to promieniowanie nie jest takie wysokie. Tam maksymalnie zanotowałem ponad 2,5 mikrosiewerta na godzinę. To było praktycznie zaraz po wystartowaniu, osiągnięciu tej wysokości przelotowej, to jest tam te 8-9 km. Tam promieniowanie właśnie było 2,5 mikrosiewerta na godzinę. W czasie kolejnych lotów to promieniowanie osiągało 2, czasami nawet nie osiągało 2. Tam mniej więcej patrzyłem co 10 minut na licznik Geigera, takie 2,5 to było max. Można by w zasadzie spytać, a dlaczego im wyżej, tym większe promieniowanie, a im niżej, tym niższe. My jako ludzie żyjemy w troposferze na samym jej dole, tak jakby na dnie oceanu. Więc od promieniowania kosmicznego odgranicza nas cały ocean atmosfery nad nami. Im bliżej jesteśmy powierzchni, tego oceanu, tej atmosfery, tym mniej jest tej wody, powietrza, które ogranicza nas od promieniowania. Więc im bliżej jesteśmy kosmosu, tym wyższe dawki otrzymujemy. Więc najwyższe dawki otrzymujemy w kosmosie, a najniższe pod ziemią. To tak w skrócie. I teraz tak, na wysokości tej przelotowej w czasie pierwszego lotu byliśmy godzinę 52 minuty, w czasie drugiego tylko 9 minut, a w czasie trzeciego 11 minut. Czyli powiedzmy, może mieć to jakiś tam wpływ, ale tak jak nam podliczył licznik, czyli po pierwszym locie było 5 mikrosiewertów nabitych podczas 3-godzinnego lotu, a to dopiero pierwszy z nich. Zobaczymy, ile finalnie będzie na koniec. Po drugim 2. Po drugim locie mamy 7 mikrosiewertów łącznie, dawki od początku dnia. Czyli przybyły 2 mikrosiewerty w ciągu godzinnego lotu. I po trzecim 1. Tam dało nam to razem 8. No i z Kopenhagi do Warszawy kolejny mikrosiewert doszedł. Co to oznacza? Zastanówmy się. Mogą mieć na to wpływ jakieś takie rzeczy, których się normalnie nie bierze pod uwagę, jak na przykład wysokość troposfery, która zimą na biegunie jest na wysokości 6 km, teraz powiedzmy jest prawie, że był najdłuższy dzień, czyli lato, więc ta wysokość nie różniła się aż tak bardzo na wysokości całego przelotu, zwłaszcza, że to było 3000 km w linii prostej między Longyearbyen a Warszawą. Myślę, że to nie miało jakiegoś większego wpływu. Ale ciekawostką jest, że mogłoby, gdyby na przykład lecieć z równika na biegun, to myślę, że ta różnica byłaby już zauważalna w większym stopniu. Czyli
Jeżeli dawka godzinowa to są 0,3 mikrosiewerta na godzinę, przez dobę otrzymujemy 7 mikrosiewertów, a lot dał nam 8, no to powiedzmy, że jeżeli przyjmiemy normalnie, że w ciągu 20 godzin przyjęliśmy tam w przybliżeniu 6, te 4 godziny lotów przyjęliśmy 8, no to 14 przyjęliśmy mikrosiewertów w czasie doby, czyli dwukrotnie tyle, ile byśmy przyjęli siedząc na kanapie albo spacerując po parku gdzieś w Polsce. Czy jest to groźne? Nie. Czy jest to ciekawostką? Tak. Czyli w zasadzie co wam po tym filmiku? No, informacja, że latając samolotami otrzymujemy większą dawkę promieniowania niż chodząc po chodniku w Warszawie czy Lublinie. Ale są to dawki bezpieczne, więc latać można. A że jest to dosyć powszechny transport w naszych czasach, to wiele ludzi otrzymuje po prostu te większe dawki promieniowania i żyje. Także w tym filmiku to wszystko. Trzymajcie się i cześć.